zawodnik turnieju czterech skoczni. Znakomita, o ogromnym charakterze góralka z Kasiny Wielkiej, nieustępliwa, ten finisz Whistler Vancouver przejdzie do historii naszego narciarstwa. Jest multimedalistka Irena Szewińska, która będzie wręczać czwarty medal Igrzysk Olimpijskich dla Justyny Kowalczyk. Brąz przed 4 laty w Turynie i teraz najpierw srebro, brąz i złoto tu wywalczone w Whistler Vancouver, a zatem już wśród tych naszych słynnych w historii multimedalistek Igrzysk Olimpijskich jest właśnie za Ireną Szewińską, przed takimi gwiazdami jak Renata Mauerowa, Otylia Jędrzejczak. Trafiła na znakomitego człowieka i trenera Aleksandra Wierytielnego. Pomysł na sukces, katorżnicza praca i tylko ta droga prowadzi do sukcesu. Aino Kaisa Saarinen. W tej mizerii sportowej Finów, którzy tutaj wypadli chyba najgorzej w historii Igrzysk Olimpijskich. Każdy brązowy medal jest powodem wielkiej radości. Ale najistotniejsza jest wygrana. Doświadczyła tego aż 3-krotnie. Druga na podium Marit Bjergen i dziś stworzyły razem z Justyną niezapomniany spektakl, kiedy na tej ostatniej prostej staliśmy 5 metrów od mety. Dogoniła Justynę, ale odpowiedź Polki była piorunująca. Tylko 0,3 i aż 0,3. Dla nas to się wszystko wydawało wiecznością, nerwami, ale skończyło się szczęśliwie. I za chwilę Marit Bjergen. Norwegowie, przegrywając ten bieg, stracili szansę na wygranie Igrzysk Olimpijskich. Już dziś wiadomo, sensacyjne zwycięstwo reprezentacji Kanady w 21. Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. Mają 13 złotych medali, a przed nimi jeszcze wielki finał Kanada-Stany Zjednoczone w hokeju, a za chwilę na najwyższym podium Justyna Kowalczyk. Słynny Ken Reed z drużyny Canadian Canucks, fantastycznych Alpejczyków, powiedział niedawno być może zupełnie nową maksymę dotyczącą igrzysk, tę, która różni się od słynnej maksymy biskupa Canterbury, który powiedział: ważny się udział. Otóż Reed powiedział: na igrzyskach liczy się tylko zwycięstwo. To nie jest przeciwko uczestnictwu, a za odwagą pokonywania własnych słabości. Justyna powiedziała dzisiaj: było dużo emocji, dużo trudnych momentów, utraty na chwilę wiary, ale później już tylko była wielka zadziorność, wielka odwaga i zarazem wielki charakter Justyny Kowalczyk. Dwie wielkie gwiazdy polskiego sportu i za chwilę hymn. W ogóle w polskim narciarstwie zdobywało złoto. Drugi medal od pamiętnego lotu Wojtka Fortuny w Sapporo w 1972 roku na Okurajamie. Ale w ogóle na Mistrzostwach Świata przecież na najwyższym podium stawali tylko Józef Łuszczek w 1978 roku w Lahti. Adam Małysz 4-krotnie, Lahti 2001, Prenazzo 2003, Sapporo 2007 i Justyna Kowalczyk w ubiegłym roku w Liberce. Dwa tytuły, a teraz mistrz olimpijski. Państwo, szczęśliwe oczy mistrzyni olimpijskiej, jest spełniona, nareszcie radosna i pewna swej wielkiej klasy, którą musiała potwierdzić w tak ciężkiej walce dzisiaj podczas tego biegu na 30 km techniką klasyczną. Dwie wielkie gwiazdy, Justyna Kowalczyk, Marit Bjergen, która tutaj rzeczywiście trafiła z fenomenalną formą, i Aino Kaisa Saarinen. Czucie
wielkiej mistrzyni, dzisiaj powiedziała: ja mam więcej zdobytych trofeów aniżeli Bjergen, a za rok są Mistrzostwa Świata w Holmenkollen, za 4 lata Sochi. To nie jest moje ostatnie słowo i tak będziemy starali się patrzeć na naszą wielką mistrzynię. Drugi zaledwie w historii polskiego narciarstwa, a przecież w tym roku obchodziliśmy jubileusz 90-lecia. Drugi złoty medal, przed chwilą jej siostra przyjechała, nie widziały się, porozumiewały za pomocą SMS-ów, nie miały czasu, bowiem powiedziała Justyna: muszę skończyć to, co wiodło mnie na te igrzyska. Chcę zdobyć złoty medal i dzisiaj właśnie wychodzi ze złotym medalem po dekoracji w Whistler Medal Plaza. A ja dziękuję Państwu i przenosimy się do studia, do Jacka Kurowskiego. Jest coś absolutnie magicznego w tym momencie, kiedy słyszymy Mazurka Dąbrowskiego, kiedy nasz sportowiec z naszego kraju dostaje olimpijskie złoto. Naprawdę są dreszcze, są